Tak, ja jestem po pokonaniu trzeciej fali drobiu chaosu i udajemy się do biura burektora Mateusza, żeby zobaczyć, że go tu nie ma. Nagle... kura go porwała. Ależ to będzie trudny, emocjonujący pojedynek. No. Zaraz kichnę. Na zdrowie! Piorna kura zagmatała po raz ostatni i zapadła. Pierwsza zdarzyła mi się kichnąć na nagraniu. Spoko. Nie mam więcej pytań. Dobra. To nie, stop. Najpierw zobaczymy, kto tak potwornie mąci, czyli... Podejrzany ma albo nie... Karta zamigotała, zafurczała i nagle stało się jasne, że tym, który tak potwornie mąci, jest... Burektor Mateusz! Przez cały czas nas zwodził! Swoją drogą słyszałam, że ta gra w ogóle ma kilka zakończeń. Ciekawa jestem, od czego one zależą. Idziemy do tych drzwi, bo tu odbywa się Rada Magów. Reksio i Kretes wkroczyli do wspaniałej sali, gdzie właśnie rozpoczynały się obrady komisji śledczej. Pozornie czarodzieje mówili jednym głosem. Pozornie. Bez wątpienia to jeden z nas. A według mnie za wszystkim stoi grupa trzymająca władzę pierścieni. Jeszcze przed chwilą mówiłeś, że lew, czarownica i stara szafa. Zaraz się wszystko wyjaśni, bo oto widzę, dołącza do nas wybraniec z wynikami śledztwa. Ciekawe, kto to? Na pewno nie ja, ani ja. Reksiu, czy wiesz, kto z nas, oprócz mnie, jest tym, kto tak potwornie mąci? Tak, wiem! Tak, to burektor Mateusz. Aha, wiedziałem. Niemożliwe. Wiedziałem, jak mogłeś. Tak, to ja! Zwodziłem was tak długo, naiwniacy. Ale już za późno, Ortus otworus, czary mary, bęc! Zaśmiawszy się okrutnie, tak, zdrajca czmychnął przez czasoprzestrzenny portal. Ach, to drań! Nie namyślając się długo, Reksio i Kretes podążyli za nim. Cóż, idziemy najpierw tutaj. I wysłuchamy, co ma do powiedzenia kot. Raz mały Tadeusz chciał wejść na kapelusz. Otwierał szuflady, lecz nie mógł dać rady. Powiedział Marek, obserwuj zegarek. Skorzystał Tadeusz z porady. No, generalnie rzecz biorąc, teraz musimy... Żółta. I raz, dwa, trzy, cztery. Gdyż, iż, ponieważ... Nie, cztery, tak. Dobrze, cztery? Czyli dobra, cztery. Powiem wam, o co chodzi. Mianowicie... Oż tym w kopie tu kopany. Jest... A to co za polana? Reksiu, jak się cieszę, że jesteś! Mój pan uwięził mnie za to, że pomogłem ci uciec. Uwolnij mnie z tej klatki, a zaprowadzę cię do niego. No, dlatego musimy zdobyć tamten klucz, który tam jest na górze tym stołku, stoliku, czymkolwiek. Nevermind, whatever. Nie ma miejsca! Nie ma miejsca. No, bardzo zabawne. Otwieranie szuflad nie jest zbyt uprzejme. Ta, nic nie jest zbyt uprzejme jak dla was. Idźmy do trzeciej sali, zobaczmy, czy te szufladki się ładnie... No ładnie się. 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Zabieramy dzbanek. O... Nie możemy podlać grzybka. No bo grzybka musimy podlać tu i tu. Podlewamy? Hopsa, podlaliśmy. Jeszcze tu. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Podlewamy. Podlaliśmy. Jak? Urusu. To włazimy na grzyba i będziemy odpowiadać na zagadki. Jeśli chcesz urosnąć i dosięgnąć kluczyk, będziesz musiał odgadnąć 3 niezwykle trudne zagadki. Będziemy odgadywać zagadki. Co to jest? Rano chodzi na 4 nogach, po południu chodzi na 4 nogach, wieczorem chodzi na 4 nogach, a także miałczy i pije mleczko. Ciekawe, co to jest. Powiedz, że kaszalot. Na pewno kaszalot. Powiedz, że kot. Kot, no. Dobrze. O, psia moc. Poproszę zadanie drugiej zagadki. Rano chodzi na 2 nogach, po południu chodzi na 2 nogach, a wieczorem gdacze i wysiaduje jaj. Oj, na kobiet Kreta i Kilimandżaro. Aleśmy wdepnęli, Reksiu. Powiedz, że kaczka. Kaczka. Powiedz, że pies. Powiedz, że kura. No, kura gdacze. Dobrze. No i dalej. Trzecia zagadka. Co to jest? Rano chodzi na 100 nogach, po południu chodzi na 100 nogach, wieczorem chodzi na 100 nogach i ma 100 nóg. O, psia moc! Ciekawe. Powiedz, że kura. Kura. Powiedz, że pies. Pies. Powiedz, że stubia. Stubia, co? Powiedz, że studentka. Studentka. Okej. Powiedz, że stonoga. Myślę, że stonoga. Dobrze. No, zaskoczyłeś mnie swoją wiedzą i błyskotliwością. Proszę, oto kawałek grzybka. Jak go zjesz, to urośniesz i dosięgniesz kluczyka. Ty, trudne były te zagadki, prawda? No, moja rola dobiegła końca. Znikam. Reksio zjadł kawałek magicznego grzybka i poczuł, że rośnie. Reksio zjadł ciasteczko i poczuł, że maleje. No, proszę bardzo. I idziemy teraz do naszego królika, bo mamy już klucz. Mamy już wszystko, co nam potrzebne. No to jakby się czas zatrzymał. Reksio przekręcił kluczyk i po chwili biały królik był wolny. No. Moja zemsta będzie słodka. Chodźcie za mną. Ops, i tu. Tylko błagam, królik, nie za szybko. Już niebawem! Tu. Tu, dobra, teraz tu. Tu i tu. Tu gdzieś, no. Już niebawem! Teraz tu. Teraz tu. 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 Jeszcze minutkę! Siup. Ups, źle. Tak. Tu? A, i teraz tu. Dobra, i do góry. Z przysłowiowymi duszami na ramieniu Reksio i Kretes wkroczyli do tajemniczej komnaty. Jeszcze minutę i szkatułka się otworzy i to, co jest w środku, będzie moje! Tylko moje! A wtedy to ja będę królem wszechświata! Ty jesteś uparty, Reksiu! Broń się! Reksio sięgnął po różdżkę. Najprostszy czarnie. No, wykreśliłam. No. A niechcie! Przegrałem! Przegrałem z Reksiem! I przegrałeś z Kretesem. W jakimś sensie, oczywiście. Jeden rzut oka wystarczył, by zrozumieć, że to właśnie stojąca w pomieszczeniu maszyna wysysa magię z krainy czarów. Musimy ją jakoś zniszczyć. To jest luneta i musimy w tą lunetę kliknąć. Ten otwór sięga do samego wnętrza tego diabelstwa. Reksio wyciągnął swoją różdżkę i po chwili wahania wcisnął ją w otwór. Twoja różdżka! Maszyna zamigotała, zabrzęczała i rozpadła się na 1 000 000 części. No, prawie 1 000 000. A zgromadzona w niej magia uleciała i powróciła do krainy czarów. Zaś Ten, który tak potwornie mąci, znalazł się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. O, nie chciałbym być w tym samym czasie i miejscu, co on. Matko, jak to pusto. Reksio przyjrzał się szkatule. Żłobienia na jej wieku wydawały się podejrzanie znajome. Przypominały kształt jego własnej łapy. Łapki. Reksio przyłożył łapę do wieka szkatuły. Pasowała idealnie. Co tam jest? To nie jest zbieg okoliczności. Niebieska kość. Wewnątrz szkatuły znajdował się zwój papieru i zaginiona niebieska kość. Niebieska kość, dzięki której... możemy wrócić do domu! To wygląda na jakiś list. Przeczytajmy list. Tylko co to za dziwny alfabet? No, nie można go przeczytać. Nie zastanawiając się długo, Reksio połknął niebieską kość. Patrz, Reksiu, róg ekranu. Zawinął. Ale ja nie chcę, bo to oznacza koniec przygody z Reksiem. Przynajmniej w tej części. Dobra, niech będzie. 3, 2, 1. O Rajuśku, a co to? To chyba koniec. I to faktycznie był koniec. Wystarczyło jeszcze tylko... zamknąć książkę! Kogucie, zamknij książkę! O tak, oczywiście! Tak. Reksiu, Kretesie, to jest koniec. Ja już się z wami żegnam. Oni niech sobie gadają. Do zobaczenia w następnej części Reksia i we wszystkich moich innych seriach. Cześć! No, chłopaki, budujcie mi z powrotem wajchadłowiec. Wracam na kuram do mojej moli. Mój makaron pewnie już wykipiał. Tak więc wszystko skończyło się dobrze. Magiczna moc uwolniona z machiny tego, który tak potwornie mącił, powróciła do krainy czarów. On sam zresztą też powrócił, ale w nowej, magicznie odmienionej formie. Reksio został mianowany honorowym 8. czarodziejem. To ten, i to. Wszyscy bardzo się cieszyli. Zaś Reksio i Kretes powrócili do domu i już mogło się postronnemu widzowi wydawać, że nareszcie dzielny pies Reksio będzie mógł udać się na zasłużony odpoczynek, kiedy... Nie jest dobrze. Ten list, co go znaleźliście, odczytałem go. To list z dalekiej przeszłości. Zawiera schemat budowy wehikułu czasu. Musimy natychmiast wziąć się do roboty. Los wszechświata jest w naszych rękach. No nie wierzę. Moli mi tego nie daruje. Co znajdowało się w tajemniczym liście? Czy Reksio i Kretes wyruszą w podróż w przeszłość? Czy Kretes uratuje swój makaron? Tego dowiecie się z 4. części przygód Reksia. Reksio i wehikuł czasu. Makaron! Makaron! Nie mogę już przecież. Ile można czekać na ten makaron? Skandal. Skandal, Kretesie. Skandal, a ponadto wstyd. Za co dają w telewizorze? Reklamy dają. Ble. O! Nasza oferta. Ej, to znam. My tam gdzieś jesteśmy w środku, nie? W tym drugim chyba też. W tym drugim jesteśmy, tak. To jest całkiem niezłe. Wszystkie są świetne. Ładnie te pudełka tak ułożone, ładnie są tam. Na tym ekranie. Równo są ułożone. Takie odstępy mają równe takie. Tak to się szybko przewija, człowiek się przyjrzeć nie może. To jest super. Chyba kupię. O, smokule! Ja w to grałem, naprawdę niezłe. Ciekawe, czy taka reklama na kogoś działa, taka co leci na koniec. Na mnie działa. Na mnie też działa. No ja kupiłem na mnie bardziej. Podczas tej rozmowy ja kupiłem już 3. Na mnie bardziej, bo ja mam po trzy z każdego. To są w ogóle wszystko dosyć fajne programy. No nie, no w sumie... Czego sobie taka... reklama na koniec takiego programu. To też nie bardzo fajnie to wygląda. No, ale już w sumie jak musi być już, no to... Z dwojga złego lepiej taki cały. Skrabnie, ładnie sklecona, zmontowana. No i ten podkład, to tło takie to ładne jest po prostu. No. Szkoda, że białe. Jest w sepi trochę tak raczej. No dobra, gdzie ten makaron? Ojej, przystałem. Jak się skończyło? Nachalną reklamą. To straszne. Niekoniecznie. Reklama jest dźwignią handlu. No dobra, a kto w końcu był tym złym? No ja z Rafałkiem. Wiedziałem. A teraz to ja mam pytanie. Czy ktoś mi może w końcu wytłumaczyć, kto porwał tego biednego Reksia i umieścił w pułapce? Jak to kto? Ja! Ja!